Siemanko, witam Was w nowym roku 2019. Mam nadzieję, że to będzie rok jeszcze lepszy dla nas, ale też dla Was. Niedługo karnawał, dlatego postanowiłem dzisiaj przygotować dla Was coś, co lubicie najbardziej. Obserwuję statystyki kanału i wszystkie przepisy z Jägermeisterem cieszą się ogromną popularnością. Dlatego dzisiaj odtworzymy bardzo fajny, imprezowy shot, który będzie odwrotnością najpopularniejszego shota z Jägermeisterem, czyli Jägerbomba. Zapraszam! Do przygotowania tego prostego drinka będziemy potrzebować szklankę do whisky z prostym dnem, zaraz przekonacie się dlaczego, kieliszek, w którym podamy Jägermeistera, soczystą cytrusową lemoniadę, która będzie dopełnieniem naszego imprezowego drinka i oczywiście 40 ml naszego ulubionego korzennego likieru niemieckiego skomponowanego z 56 ziół, czyli Jägermeistera. Mojego drinka nie bez przyczyny nazwałem Blitzkrieg, czyli szybka wojna. To, co w 1939 roku zastosowali wobec nas Niemcy, może okazać się zgubne przy wypiciu 3 czy 4 kolejek tego drinka, dlatego uważajcie. Zaczynamy. Kieliszek napełniamy Jägermeisterem. Idealnie, jeśli będzie to kieliszek na nóżce, będzie nam łatwiej wyjąć kieliszek ze środka. Następnie szklankę do whisky obracamy do góry dnem i wkładamy nasz kieliszek do środka. Staramy się, aby przy tym wszystkim rand kieliszka zetknął się jak najciaśniej z dnem naszej szklanki. Następnie przewracamy kieliszek i szklankę do góry nogami. Zobaczcie. Jägermeister jest nadal w środku. Bardzo proste, tylko potrzeba wyćwiczyć kilka ruchów. Całość uzupełniamy lemoniadą cytrusową. Możecie wybrać lemoniadę, jaką tylko chcecie. W środku mamy zatopiony kieliszek z Jägermeisterem, prawie jak ubot, który popłynął na dno oceanu podczas II wojny światowej. I kiedy wasi goście wpadają do was na imprezę, rozstawiacie 20-30 takich szybkich shotów na przywitanie waszych znajomych. Po czym wszyscy raptownie wyciągamy kieliszek ze środka i cieszymy się naszym imprezowym, prostym, a zarazem efektownym drinkiem, który na pewno zaskoczy waszych znajomych. Teraz sprawdźmy, jak to smakuje. A smakuje to po prostu za wybornie. Sprawdźcie to w waszych domach, udostępniajcie znajomym i zostawcie, pamiętajcie, 450 łapek pod tym odcinkiem, bo w kolejnym odcinku przygotuję Jägermeistera z herbatą, marmoladą i sokiem z cytryny. Nie uwierzycie, jak smaczny będzie kolejny koktajl. No może prawie jak ten, którego dzisiejszego wieczoru wypiję pewnie kilka porcji. Dzisiaj mam wolne. Do zobaczenia, subskrybujcie, udostępniajcie film i zostawcie dużo łapek w górę. Pamiętajcie, 450 łapek i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!